Cześć dziewczyny. Dzisiaj mam dla Was trening bardzo krótki, ale bardzo ważny. Chciałam Wam pokazać kilka bardzo prostych ćwiczeń, które powinnyście wykonywać w ciąży codziennie. To są ćwiczenia, które będą nam rozciągały mięśnie, które w ciąży się przykurczają. Ćwiczenia oddechowe. Zaangażujemy oczywiście trochę mięśnie dna miednicy i nawet jeżeli jesteś zmęczona, nie masz siły ani czasu na jakiś poważniejszy trening, to chciałabym, żebyś znalazła w sobie moc i zrobiła te kilka prostych ćwiczeń. Po pierwsze dlatego, że one są naprawdę potrzebne po to, żebyś się lepiej czuła w swoim ciele w czasie ciąży, żeby troszeczkę zrehabilitować zmiany, które w nim zachodzą. A to są też ćwiczenia, które przygotowują Cię do porodu. A poza tym, nawet jeżeli czujesz się zmęczona albo bez energii, to te ćwiczenia powinny pomóc i powinny sprawić, że potem poczujesz się dużo lepiej, pomimo tego, że się nie spocisz i nie umęczysz. Tak jak mówiłam, ćwiczenia są bardzo prościutkie, to są takie raczej bardzo delikatne ruchy, pozycje rozciągające i otwierające, więc nie musisz się jakoś szczególnie rozciągać przed tymi ćwiczeniami, rozgrzewać. Możesz je sobie robić rano po wstaniu, jako taki rodzaj rozruchu. Możesz też robić je sobie wieczorem przed snem, kiedy Twoje ciało jest troszeczkę bardziej rozruszane. Jeżeli w danym dniu robisz normalny trening, zwłaszcza jeżeli to jest jeden z moich treningów, to nie musisz tych ćwiczeń robić, bo ja zawieram je zawsze w różnych wariantach w moich treningach. Natomiast wtedy, kiedy nie robisz, to jest po prostu idealny zestaw właśnie na te dni. I chyba to wszystko, co chciałam powiedzieć. I zapraszam Cię na matę. Będziesz potrzebowała tylko maty do tych ćwiczeń. Na początek ustaw sobie prawidłową pozycję, stopy równolegle, ciężar rozłożony równomiernie na obydwie stopy, kolana miękko, czyli nie zaciskasz kolan, miednica ułożona neutralnie, kość ogonowa ciągnij w stronę podłogi, nie podwijasz kości ogonowej skóry, nie podwijasz ani nie wypinasz, starasz się neutralne ustawienie zrobić, co może być w ciąży trudne. Delikatnie aktywujesz mięśnie brzucha, ściągasz barki w dół, wyciągasz głowę do góry, ręce na biodra i zaczynamy kołysać miednicę wspólnie. Kość ogonowa tył i przód. Wdech i wydech. I kilka razy w ten sposób. Zwiększamy mobilność miednicy. Rozruszowujemy, nie wiem czy jest takie słowo, mięśnie dna miednicy. Ale rozciągamy, mobilizujemy też mięśnie w dolnym odcinku kręgosłupa. Jeszcze kilka ruchów. I coraz mniejsze ruchy. I postaraj się zatrzymać po środku w ułożeniu neutralnym, tak żeby dno miednicy było równolegle do podłogi. I teraz chciałabym, żebyś wzięła wdech, otworzyła ręce do boku, otworzyła klatkę, z wydechem obejmujesz się. Wdech, otwórz klatkę, rozciągnij mięśnie klatki piersiowej, wydech. Wdech. Wydech. Wdech, mocno otwórz klatkę i wydech. I jeszcze raz. I wydech. I teraz spleć dłonie przed sobą, zaokrąglij plecy, rozciągnij górny odcinek kręgosłupa. Spleć ręce z tyłu, jeszcze raz. Otwórz klatkę. Ale nie wypinaj brzucha. Okrągły plecy, poczuj jak się przyjemnie, rozciągasz szyję i górę pleców. I otwórz klatkę. Ale nie wypinaj pupy, nie wypinaj brzucha. Jeszcze raz. I ostatni raz. Otwórz klatkę, świetnie. Super. Połóż teraz ręce w dole brzucha, chwilę pooddychamy. Weź długi wdech przez nos, postaraj się skierować powietrze do brzucha, tak żeby zrobił się jeszcze
pępek bardzo delikatnie się zbliża do kręgosłupa. I jeszcze wdech. Tak jakbyś pompowała balonik w brzuchu i wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Ostatni raz w ten sposób. Delikatnie wdech i bardzo delikatnie, bez żadnego napinania, wydech. Połóż ręce na żebra, dociśnij troszeczkę dłońmi żebra. Znowu weź wdech przez nos, tak żeby rozszerzyć żebra, rozepchać dłonie, wydech. I wdech. Szeroko klatka i wydech. Wdech i wydech. Ostatni raz. Długi wdech przez nos, żebra się rozszerzają i wydech. Połóż ręce jeszcze raz na brzuchu i teraz zrobimy podobne ćwiczenie oddechowe, ale z aktywnym wydechem, czyli bierzesz wdech przez nos, brzuch się robi większy i na wydechu napinasz dno miednicy, napinasz mięśnie brzucha, tak jakbyś chciała wycisnąć z siebie powietrze od dołu. Wdech, luźny brzuch, luźne dno miednicy, wszystko się rozluźnia i wydech. Wdech, rozluźnij i jeszcze raz wydech. Aktywnie od dołu wyciśnij z siebie powietrze. Ostatni raz. Wdech. Rozluźnij, wydech. Super. Rozluźnij. Stań troszkę szerzej niż na szerokość bioder. Ugnij kolana, takie delikatne plie. Oprzyj dłonie o uda i jeszcze raz ruch miednicowy. Będziemy ten ruch miednicowy powtarzały w różnych ułożeniach, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne ćwiczenie w ciąży. Dobrze robi i na kręgosłup, i na biodra, i na dno miednicy. Jeszcze pozwól, żeby ruch miednicy pociągał za sobą ruch kręgosłupa. Poczuj, jak reagują mięśnie brzucha, jak reaguje dno miednicy. Jeszcze raz. I znowu ustaw neutralnie. Zroluj się do góry. Przejdź do plenku na prawym kolanie. Lewą zgiętą nogę do przodu, tak żebyś miała kąt prosty między kolanem a łydką i między łydką a stopą. Przenieś biodra do przodu i poczuj, jak rozciąga, poczuj rozciąganie w pachwinie, poczuj, jak rozciąga się mięsień biodrowo-lędźwiowy. Chwilę zostajemy w tej pozycji swobodnie, oddychamy. Rozluźnij, przenieś ciężar ciała do tyłu, wyprostuj nogę przed sobą, zadrzyj palce na siebie, proste plecy, delikatnie zejdź w dół, tak jakbyś chciała sięgnąć brodą za stopę i poczuj, jak cały tył uda się rozciąga. I jeszcze raz do góry, kolano zgięte, kąt prosty, miednica do przodu. Poczuj, jak teraz rozciąga się mięsień. Już powinien być troszkę luźniejszy. Być może mniej już poczujesz to rozciąganie. Możesz delikatnie podwinąć kość ogonową pod siebie. Wtedy zwiększysz rozciąganie w pachwinie. I znowu do góry. Prosta noga, palce na siebie. Proste plecy. Brodą chcesz sięgnąć za stopę. Czyli nie czołem do nogi, tylko brodą za stopę i mocno czuć się, jak rozciąga się łydka i uda. Wyprostuj i zmień nogę. Znowu kąt prosty, miednica w przód. Spokojnie oddychasz. Pozwalasz, żeby się otwierały biodra. Rozciągamy. Kilka spokojnych oddechów. Do góry, prosta noga, palce na siebie, proste plecy w dół. Oddychaj, super. Nie próbuj położyć głowy na nodze, to nie o to nam chodzi. Wyprostuj się jeszcze raz. Ugnij nogę.
ten mięsień jest bardziej przykurczony niż z drugiej, to też jest normalne. I jeszcze. Proste plecy, palce na siebie. Spróbuję sięgnąć brodą za stopę. Super. Cofnij nogę. Przejdź teraz do kręgu podpartego. Ustaw dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, stopy na szerokość kolan, neutralny kręgosłup. Z wdechem koć grzbiet, rozszerz żebra, wydłuż cały kręgosłup. Wydech, wróć do neutralnego ułożenia, czyli nie robimy takiej łódeczki. Wdech, szeroko żebra, oddalamy od siebie wszystkie kręgi. Wydech. I jeszcze raz wdech, podciągnij, podwiń kość ogonową pod siebie, pociągnij brodę do krtani. Wydech. Ostatni raz wdech. I wydech. W tej pozycji znowu ruchy miednicą. Spójrz, że jak zadzieramy kość ogonową do góry, podwijamy pod siebie, to też trochę jakbyśmy robiły kocie grzbiety. Ostatni raz. Zatrzymaj. I teraz przenieś jedną nogę do przodu, stan teraz przodem, drugą nogę do przodu. Ustaw całe stopy na macie, kolana szeroko, rozpychamy kolana łokciami, proste plecy, nie garb się, nie podwijaj pod siebie miednicy. Chciałabym, żebyś raczej kość ogonową sięgnęła do tyłu, tak żeby jak najbardziej wydłużyć kręgosłup. I pozwól, żeby dno miednicy się rozluźniło, a biodra otworzyły. Jeżeli trudno Ci jest wystać w tej pozycji, bo na przykład nie stawiasz całych stóp na macie, podłóż sobie podpięty, zwinięty koc. Jeżeli bolą Cię kolana, spróbuj podłożyć tutaj pod zgięte kolana jakiś cienki, zwinięty kocyk. Jeszcze chwilę. Super. Podeprzyj się dłońmi z tyłu. Usiądź, złącz stopy, kolana szeroko, poguję chwilę kolanami, zatrzymaj, możesz wyciągnąć pośladki, tak żeby siedzieć na guzach kruszowych. Dociśnij kolana łokciami, delikatnie zejdź w dół, ale staraj się też mieć proste plecy. Poczuj, jak rozciągają się wewnętrzne części ud. Może poczujesz też rozciąganie w pośladkach, może w kręgosłupie. Otwieramy się, spokojnie oddychamy. Kilka spokojnych oddechów. Rozluźnij. Zostaw prawą nogę z przodu, lewą przenieś do tyłu. Oprzyj się prawą dłonią o matę. Mocno unieś się do góry, skieruj dłoń do sufitu. Wciśnij lewe kolano w matę. Wypchnij biodra do góry i do przodu. Wróć i w drugą stronę. Oprzyj lewą dłoń, prawa ręka do góry, dłoń do sufitu. Spójrz na sufit. Kilka głębokich oddechów do żeber. I jeszcze raz. Prawą rękę wciśnij lewe kolano w matę, lewa ręka do góry, biodra do przodu. Otwórz klatkę piersiową, otwórz biodra, spójrz na sufit. I jeszcze zejdź i druk. Prawa ręka do góry i znowu kilka oddechów do żeby. Wróć na środek. Dwie nogi. Teraz lewa jest z przodu, prawa jest z tyłu. Podpierasz się lewą ręką. Prawa do góry, wciskam prawe kolano w matę. Wypycham biodra do przodu, patrzę w sufit. Wróć, oprzyj prawą rękę, lewa w górę i kilka oddechów do żeby. Może Ci być trudniej w tej pozycji poruszyć klatką piersiową, bo jest troszeczkę unieruchomiona.
faktycznie rozciągają, otwierają tutaj mięśnie i stawy. W dół. I jeszcze raz w drugą stronę. I znowu spróbuj poruszyć, wypchnąć klatkę piersiową, żebra do boku. Opuść, super. Połóż się teraz na boku. Przetocz na plecy. Ułóż sobie nogi zgięte, stopy oparte o matę, stopy i kolana na szerokość bioder, głowa przedłużeniem kręgosłupa, neutralny kręgosłup, nie wciskaj go w matę, nie wyginaj włók. I jeszcze raz przetaczamy naszą miednicę. Nie odrywamy bioder, tylko wciskamy kość ogonową w matę i tak jakbyśmy chcieli ją skierować do sufitu. Wdech, kiedy wciskasz kość ogonową, wydech, kiedy ją zadzierasz, super. Zatrzymaj pośrodku w neutralnym ułożeniu. Spójrz, czy jest między odcinkiem lędźwiowym a matą delikatna przerwa. I teraz spuść luź na kolana. Raz na jedną, raz na drugą stronę. Mi się trochę nie muszę się wysunąć. Luźno. Pozwól, żeby to ciężar nóg przechylał raz w jedną, raz w drugą stronę. Nie kontroluj tego ruchu. I jeszcze raz na jedną i na drugą. Super, zatrzymaj po środku. Jeszcze leżymy. Jeszcze raz połącz stopy. Kolana szeroko. Zobacz, czy jest Ci wygodnie w tej pozycji. Staraj się rozluźnić twarz. Rozluźnić czoło, zęby, język i zrób kilka głębokich oddechów do brzucha i poczuj, jak z każdym wdechem rozluźnia się brzuch, rozluźnia się dno miednicy, otwierają się biodra, kolana opadają coraz bardziej w stronę ziemi. Nic nie napinaj, nie pogłębiaj, obserwuj swój oddech. Bierz wdech przez nos i wydech przez usta. Poczuj, jak wdech otwiera Twoje ciało, a wydech zabiera wszystkie napięcia. Jeszcze raz. Wdech otwiera, dociera do tych miejsc, które być może są spięte, być może Cię bolą i wydech. Jeszcze jeden bardzo spokojny wdech. I długi, swobodny wydech przez usta. Jeżeli chcesz, możesz w tej pozycji zostać sobie trochę dłużej. A jeżeli czujesz, że za bardzo ciągną Cię uda, możesz coś podłożyć pod kolana, na przykład poduszki albo kostkę do jogi, jeżeli posiadasz. I jak skończysz, ostrożnie. Oprzyj jedną stopę na macie, drugą stopę na macie. Przekręć się na bok, odepnij się dłonią i usiądź. I to wszystko. Zajęło nam to, myślę, że około 15 minut. Jeżeli 15 minut, to i tak jest za dużo, żeby wygospodarować w czasie swojego dnia. Nie musisz tych wszystkich ćwiczeń robić naraz. Jak masz chwilę, chcesz się na przykład odprężyć, rozluźnić przy pracy, przy komputerze, to możesz sobie zrobić jakieś ćwiczenie, które jest dla Ciebie fajne, które sprawia Ci przyjemność i które przynosi Ci ulgę, ale postaraj się wpleść w swój dzień, zwłaszcza ten dzień, kiedy nie robisz żadnych innych ćwiczeń ani treningów, wszystkie te ćwiczenia, a zobaczysz, jak fajnie one działają, jak będziesz się dużo lepiej czuła. I być może takie małe dolegliwości, do których już się nawet przyzwyczaiłaś, jakieś ciągnięcie w pachwinie, jakieś kucie gdzieś pod żebrami, już po kilku dniach robienia tych ćwiczeń albo zupełnie przejdą, albo przynajmniej się złagodzą. Czego Ci życzę i zapraszam Cię serdecznie na kolejny trening.